SOS dla czystego powietrza. Zanieczyszczone powietrze niekorzystnie oddziałuje na wszystkie grupy wiekowe. Dzieci, dorośli, kobiety w ciąży, osoby starsze. Nikt nie może czuć się bezpiecznie. Apatia, zmęczenie, problemy ze snem to początkowe objawy bardzo poważnych chorób. Dbałość o czyste powietrze wymaga wysiłku wszystkich nas. Wysiłek ten musi iść w parze ze wsparciem finansowym na inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Dolny Śląsk walczy o oddech. Nasz ślub był cudowny. Wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyliśmy. Kościół, przysięga, nasi kochani goście i wspaniałe przyjęcie weselne. Czuliśmy się tu jak ktoś naprawdę wyjątkowy. Piękny wystrój, wspaniała oprawa, profesjonaliści do naszej dyspozycji. Aż chciałoby się to powtórzyć. Może na naszą pierwszą rocznicę? Czemu nie? Rodzina z Warszawy odwiedziła nas tego lata. Zatrzymali się w Gardenie. Wspomnienia powróciły. Zatrzymaj emocje. www.hotelmyślnikgarden.pl. XXIII Bieg Leśników oraz 16 Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych. W tym roku jest 100 leśników z całego kraju. Skomplikowane relacje damsko-męskie. Premiera ławeczki już za nami. Gierka między dwojgiem ludzi, którzy siebie kochają, nienawidzą. Sukces uczniów SMS ze Szklarskiej Poręby. Liczy się systematyczność, żeby te treningi były jak najczęściej. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 5 marca, Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. 3 marca na Polanie Jakuszyckiej odbył się bieg na 25 km, należący do Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długich World Lopet. Tego dnia miał miejsce także 23 Bieg Leśników oraz 16 Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych. 3 marca 2019 roku na dystansie 25 km pobiegło 2000 biegaczy z 22 krajów, a pośród nich przedstawiciele Lasów Państwowych. Biorący udział w 23 biegu leśników oraz 16 Mistrzostwach Polski Pracowników Lasów Państwowych. W tym roku jest 100 leśników z całego kraju. Z bardzo wielu nadleśnictw przyjechali do nas leśnicy. Dla nas jest najważniejsza ta integracja naszego środowiska.
dyrektor generalny objął patronatem tą imprezę. Leśnicy startują, ponieważ kochają przede wszystkim aktywność na świeżym powietrzu. Biegniemy przez kompleksy leśne, także to jest nasz dom, można powiedzieć, miejsce naszej pracy. Dziewięć lat na trasie biegu Piastów. Dlaczego pan się tu pojawia i co, za co pan kocha bieg Piastów? Kocham bieg Piastów ze względu na atmosferę. Jest najlepsza atmosfera na świecie, jaka może być. Rywalizacja, emocje. Proszę zobaczyć, jaka tu jest armia ludzi. 1800 osób, które tutaj jest. I co te symboliczne dwie minuty, start i poszli na trasie Częstotłok, przewrotki, wywrotki, ale miło, serdecznie, także polecam każdemu tę formę ruchu. Organizatorem tego branżowego biegu z wieloletnią tradycją było Nadleśnictwo Szklarska Poręba, które sprawuje pieczę nad lasami okalającymi trasy biegu Piastów. Cieszmy się z tego, że biegacze biegają po zielonym lesie. I nie zapominajmy o tym, że kiedyś w latach 80. mieliśmy tu martwe lasy. Dzisiaj cieszymy się nie tylko zdrowym powietrzem, bez smogu, ale również zielonym, pachnącym lasem. Dla nas to jest tradycja już kilkunastoletnia i myślę, będzie kultywowana tak długo, jak będzie istnieć taka organizacja jak Lasy Państwowe, tak długo jak w Jakuszycach będą lasy i tak długo, jak w Jakuszycach będą warunki śniegowe odpowiednie, więc mam nadzieję, że to jeszcze potrwa taki okres niewyobrażalny. Na cześć biegu Piastów oraz Juliana Gozdowskiego, honorowego prezesa stowarzyszenia, powstał niezwykły utwór. Już bieg Piastów, czas zacząć. Julian pierwszy sędzia, młodzież narciarską karci, sektory zapędza, lecz zanim znak do startu biegaczom dać raczy, przypomnij o historii, o tym, co bieg znaczy dla pokoleń młodzieży, by mogła to pojąć i w nart używaniu widzieć przyszłość swoją. A najlepsi, biorący udział w 23. biegu leśników oraz 16. Mistrzostwach Polski pracowników Lasów Państwowych, zostali oczywiście odpowiednio uhonorowani. Dwa razy na podium stawała Anna Kulik z Nadleśnictwa Świeradów. W tym roku była wyjątkowo ciężka trasa, aczkolwiek wierzyłam w mojego serwisu, na który zrobił wszystko. Pozdrawiam Bartek Hoffman, naprawdę świetni ludzie pomagają nam, dzięki temu pewnie są takie świetne wyniki. Wy się zintegrowali? Jak najbardziej, zawsze się tu integrujemy. Bez względu na pogodę, bez względu na wszystko, zawsze tu jest ciepło i gorąco. Ogólnie byłem szósty w całym biegu głównym na 25 km, a w leśnika byłem pierwszy. Pracujemy w lesie w różnych ciężkich warunkach i te jakby biegówki, to jakby taka reprezentacja też troszkę naszej pracy, nie? Poruszanie się po lesie często wymaga dobrej kondycji fizycznej. Była także nagroda za debiut w biegu Piastów. Ogromnie się cieszę. To było moje marzenie, żeby wystartować w biegu Piastów. Wszystkim uczestnikom biegu Piastów, leśnikom w imieniu swoim, ale również i dyrektora generalnego, który objął tę imprezę swoim patronatem, serdeczne gratulacje, wysiłku, tego, że dobiegli, że zajęli dobre miejsca. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. A za rok leśnicy będą mieli możliwość udziału nie tylko w kolejnym biegu leśnika. Widzę, że te sporty zimowe cieszą się bardzo dużą popularnością wśród leśników i nie ma innego wyjścia, muszę się tutaj pochwalić, że 52. Międzynarodowe Zawody Leśników w biatlonie, w których corocznie bierze udział prawie 1000 zawodników, 1000 leśników z 20 różnych krajów. W przyszłym roku odbędą się po raz pierwszy w Polsce, tutaj na Dolnym Śląsku, w Nadleśnictwie Zdroje, w Dusznikach Zdroju na Polanie Jamrozowej. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia już niebawem pojawią się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz na stronie Nadleśnictwa Zdroje. Wczoraj w kinie Grand miała miejsce premiera spektaklu pod tytułem Ławeczka Teatru Maska w reżyserii Krzysztofa Pulkowskiego. W roli głównej mogliśmy zobaczyć Krzysztofa Rogacewicza i honoratę Magdeczko Kapotę. Ja już chciałam kamień włożyć do torebki, zawiesić na szyi. Ławeczka to spektakl o relacjach damsko-męskich, o tym, co ich dzieli, ale także łączy.
Kobieta, mężczyzna, mężczyzna, kobieta i to wiele wcieleń, zarówno męskich, jak i żeńskich w tych postaciach. To swoista gierka między dwojgiem ludzi, którzy siebie kochają, nienawidzą. No jest to takie przenikanie troszkę siebie, poznawanie też i odkrywanie sfer, których nie znamy albo o których nie wiemy jeszcze nic. Nie, pani, no chcieliśmy opowiedzieć o odwiecznej walce płci, ale też o tym, że jedna bez drugiej żyć nie może i muszą niestety razem wespół w zespół. Absolutnie zaufałam reżyserowi, bo cała ta konstrukcja, którą my oglądamy, to tak naprawdę jest Krzysztofa Pulkowskiego. I praca z nim to jest właśnie rarytas, bo ja, jak Państwo wiecie, zawsze robiłam jakieś własne produkcje albo sami się męczyliśmy jako Teatr Maska, a tutaj był cudowny komfort pracy z mistrzem, wirtuozem, cudownym człowiekiem, z wielką kulturą, więc to, co ja mogę powiedzieć, niezależnie od tego, jak publiczność to przyjmie, to tą pracę uznaję za, w mojej karierze zawodowej, za najlepszą. Ty jesteś ze mną, że po co mnie zatrzymujesz? No, no, co ci doda, że mnie zatrzymasz? No, nic? A może ty chcesz mnie zabrać do domu? Kiedy spektakl będzie ponownie wystawiany? Konkretna data i miejsce niebawem pojawi się na stronie Teatru Maska, maska.karkonosze.com. Zatem zachęcamy Państwa do śledzenia tej strony. Uczniowie z SMS ze Szklarskiej Poręby w miniony weekend brali udział w zawodach nadziei olimpijskich na Słowacji. Jak im poszło? O tym więcej w naszym materiale. Barbara Skrobiszewska, Konrad Badacz i Marcin Zawoł to m.in. ta trójka biatlonistów z SMS ze Szklarskiej Poręby. Reprezentowała nasz kraj, rywalizując w biegach sprinterskich podczas zawodów nadziei olimpijskich odbywających się na Słowacji 2 marca. Znaleźli się oni wśród 10 najlepszych zawodników. Barbara Skrobiszewska zajęła 8 miejsce w kategorii rocznika 2003-2004. Konrad Badacz 5 miejsce w kategorii rocznika 2003-2004, a Marcin Zawoł był 8 w kategorii rocznika 2001-2002. Jeszcze przed wyjazdem na zawody mieliśmy okazję porozmawiać z Marcinem Zawołem o przygotowaniach do tego typu startów. Liczy się systematyczność, żeby te treningi były jak najczęściej, bez przerwy. To są treningi tylko na sali, czy też w terenie? Nie, głównie są to treningi w terenie, w okresie zimowym, na nartach, razem ze strzelaniem, na Polanie Jakuszyckiej i też na strzelnicy w Harachowie. Wszyscy mają wysokie aspiracje, my do nich też, również badania wydolnościowe potwierdzają ich wysoką dyspozycję sportową. I mamy nadzieję, że osiągną w przyszłości wysokie wyniki sportowe. 3 marca z kolei odbył się bieg ze startu wspólnego. Na 5 miejscu w swoich rocznikach byli Konrad Badacz oraz Marcin Zawoł. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej koszykarek MKS Moskarkonosze zakończyła się niestety niekorzystnym wynikiem dla naszych zawodniczek, 66-72. W minioną niedzielę na własnym boisku MKS Moskarkonosze podejmował zespół z Pabianic. Niestety przegrał różnicą 6 punktów. Graliśmy fajną znowu koszykówkę, a w niektórych momentach graliśmy koszykówkę przede wszystkim taką, która nie powinna mieć miejsca na parkietach pierwszej ligi. O wrażenia pytaliśmy także trenerkę Sylwię Blaźlak. Na pewno przez pana całkowicie pierwsza połowa. Później nerwowości, no brak konsekwencji, brak trochę dzisiaj zdecydowania w obronie i spowodowało to, że ta końcówka rzeczywiście była nerwowa, ale na szczęście mieliśmy Natalkę Danę, która w tych najważniejszych momentach trafiała do kosza i ten wynik do końca żeśmy dowiozły. Nasz zespół obecnie zajmuje 10 miejsce i jeszcze ma szansę na pozostanie w pierwszej lidze. Decydujące będą kolejne 2 bądź 3 mecze w zależności od wyników. Teraz gramy już play-outy. Zajęliśmy 10 miejsce, Gorzów zajął 11 miejsce, ponieważ tu wygraliśmy 11, tam przegraliśmy 7, jesteśmy lepsi w małych punktach, więc to jest to handicap dla nas w tym momencie, jeżeli będzie sytuacja, że powiedzmy tutaj wygramy, tam przegramy, będzie 1-1, to trzeci decydujący mecz będzie w Jeleniej Górze. Już w niedzielę 10 marca koszykarki zagrają znowu u siebie z Gorzowem. Kolejny mecz 17 marca rozegrany zostanie na wyjeździe. Na zakończenie mamy dla Państwa kilka istotnych informacji.
Dwie osoby trafiły do szpitala po potrąceniu, do jakiego doszło wczoraj wieczorem na ulicy Sygietyńskiego na przejściu dla pieszych. Z nieustalonych do tej pory przyczyn kierujący Fiatem Panda mężczyzna nie zatrzymał się i wjechał w osoby przechodzące przez pasy. Więcej szczegółów dotyczących tego zdarzenia znajdą Państwo na stronie jelonka.com. Jeleniogórscy policjanci poszukują 19-letniej Karoliny Ramus, zamieszkałej w Jeleniej Górze, która ostatni raz widziana była 11 stycznia bieżącego roku przez ojca i brata w okolicach dyskontu spożywczego przy ulicy Morcinka w Jeleniej Górze. Tego dnia rodzina ostatni raz skontaktowała się z nią także telefonicznie. Od tego czasu telefon jest wyłączony. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej prosimy kierować do komisariatu drugiego Policji w Jeleniej Górze, zlokalizowanego na placu Piastowskim 10, osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu 75 75 264 bądź na numer 997. Od kilku dni porządkowany jest teren w parku przy tak zwanym zameczku na jeleniogórskim Zabobrzu. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy niebawem będą mogli korzystać z tego miejsca. W przyszłości teren ten ma być oświetlony, staną tam ławeczki, a dzieci otrzymają do dyspozycji plac zabaw. Cały artykuł na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej jelonka.com. Ja żegnam się z Państwem życząc udanego popołudnia. Do zobaczenia. Do wygrania mamy zaproszenie do kina Helios. Aby je zdobyć, należy odpowiedzieć na pytanie, po raz który odbędzie się kongres firm rodzinnych we Wrocławiu. Podpowiedź znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w kategorii info, a na odpowiedź czekamy jutro w godzinach od 8.30 do 10.00 pod numerem telefonu 75 64 50 050. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora, a regulamin konkursu dostępny jest również na naszej stronie internetowej www.tvdami.eu. Salony meblowe Mebel Land. Z nami urządzisz całe mieszkanie. Posiadamy meble z litego drewna, z MDF-u, jak i z płyty laminowanej. Współpracujemy z najlepszymi polskimi producentami. Zajmujemy się również projektowaniem i montażem kuchni i szaf pod wymiar. Mamy bogatą ofertę mebli tapicerowanych, w tym narożników z funkcją spania codziennego. Służymy fachowym doradztwem i miłą obsługą. Transport gratis. Zapraszamy do naszych salonów w Bolesławcu i w Olszynie, a także na naszą stronę internetową www.mebel-land.pl. Idarmed, cieplickie centrum fizjoterapii i terapii zintegrowanych, sięga po najnowsze rozwiązania. Centrum jako jedyne w Jeleniej Górze i okolicach oferuje aktywną terapię na poziomie komórkowym Indiba. To rewolucja w rehabilitacji. Specjalizujemy się w takich dziedzinach jak osteopatia, fizjoterapia, makrobiotyka, medycyna chińska. Szczegóły pod numerem telefonu 75 76 40 913. W związku z dynamicznym rozwojem firmy LBF, technika wentylacyjna SPZO w Starej Kamienicy poszukuje kandydatów na stanowisko spawacz metodą TIGMAG.
Główne zadania? Spawanie elementów wentylacyjnych i konstrukcyjnych ze stali węglowej, ocynkowanej, kwasoodpornej i nierdzewnej. Wykonywanie poleceń kierownika do spraw produkcji i realizacja powierzonych projektów w zakresie spawania. Oczekiwania od kandydatów. Wykształcenie zawodowe lub techniczne. Doświadczenie w pracy na stanowisku spawacza. Znajomość rysunku technicznego. Znajomość branży metalowej. Podstawowa wiedza w zakresie metod spawania i obróbki blachy. Gotowość do pracy w systemie zmianowym. Gotowość do wyjazdów służbowych również za granicą. Oferujemy atrakcyjne i motywacyjne warunki zatrudnienia, umowa o pracę i premia, pracę w międzynarodowej firmie ukierunkowanej na stały rozwój, przyjazną atmosferę pracy, możliwość szybkiego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje, fundusz socjalny, ubezpieczenie grupowe i zdrowotne. Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na e-mail adam.telega@lbf.com.pl lub pod numerem telefonu 75 752 83 66. Wysyłając dokumenty, prosimy o załączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępnej na naszej stronie www.lbf.com.pl.